Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie maget. Witam szanownych państwa w omówieniu kolejnej aktualizacji do World of Warships. I dzisiaj zajmujemy się numerem 011.8, który zostaje wypuszczony, aby uczcić siódmą rocznicę wydania World of Warships. Także głównym aspektem tej aktualizacji będzie właśnie obchody, będą właśnie obchody rocznicy kolejnej produkcji. Czyli będzie to teraz 7 lat grania w WOFSA. I co nas tu, szanowni państwo, interesuje, co mamy do zdobycia? Dla okrętów poziomów 5-7 jeden kontener specjalne premie, dla okrętów 8-9 jeden kontener specjalne premie i jeden kontener rzadkie premie. Oraz dla okrętów 10 tieru i superokrętów po jednym yy, superkontenerze. Czyli tak, tutaj mamy również informację o tym, że grając okrętami, jeżeli mamy ich dużo w porcie, powyżej 100, 200, 300, 400 czy 500 nawet, będziemy dostawali dodatkowe nagrody. Standardowa, wygrana, znaczy standardowa nagroda to jest albo wygrać bitwę, albo zrobić przynajmniej 300 punktów bazowego EXPA. A dodatkowe nagrody to jest albo jedna nagroda więcej, ale będzie mieć tam jedna, dwie w zależności od ilości posiadanych okrętów. Ale to już widzicie, że wiąże się z dodatkowym bazowym expem do zdobycia. To, co mamy w tych kontenerach, mamy wypisane. Tutaj już tego czytam, nie będę, może. Mamy kolejną kolekcję do zebrania w związku z rocznicą. Co będzie za tą Będzie można zdobyć za tą kolekcję. Nagroda do zebrania za każdą stronę kolekcji to jest jeden dzień konta premium. I za zebranie całej kolekcji to jest pakiet bonusowy dla okrętu siódmego poziomu. No, przyzwoicie, za darmo może być. Co więcej, w związku z wydarzeniem, które się kręci w okolicach siódmych urodzin WoWsa, wchodzą do gry... Statki, popularne statki, tutaj nazwane jest to okręty w natarciu. Klasyczne statki, takie grane na kartce, z tym, że gracze będziemy, będziemy toczyć sobie tutaj boje przeciwko sztucznej inteligencji. Troszeczkę szkoda, chociaż z drugiej strony biorąc pod uwagę to, jak ludzie grają na randomach, to jeszcze zmusić ich do naprawdę myślenia, a nie tylko klikania na pałę, to byłoby raczej karkołomne wyzwanie i uwidoczniłoby dosyć mocno skalę głupoty w World of Warships, ale może by nie było to złe. Przynajmniej łatwo byłoby wygrać. Więcej szczegółów zostanie tutaj nam naświetlone później. Będziemy mogli sobie tutaj zdobywać żetony. Żetony wymienił zbrojowni na pakiety premii dla okrętów, stałe kamuflaże, premie ekonomiczne, sygnały i kredyty. Przerobione operacje, Szanowni Państwo, tutaj są spore zmiany. Otóż będziemy mogli grać okrętami tierów 6 do 8. W zależności od wybranego setupu, będzie to wpływało na to, z kim będziemy walczyć, czyli jak trudne będą boty, jakimi okrętami będą pływać. Będzie można grać cały czas tym samym okrętem, bo obecnie było to tak, że 30-minutowe ograniczenie lub płatne w kredytach takie bileciki, bym powiedział. Przywracamy na chwilę obecną. Przywracają, bo to WG przywraca trzy y, operacje. Ostatnia granica: Hermes i kwiat wiśni, czyli ta operacja nocna, bardzo fajnie. I to tutaj chyba tyle. Także będzie łatwiej się można dostać do bitew y, tych do operacji i będzie można to robić różnymi okrętami, a nie klepać wszystko jednym tylko tierem. Brytyjskie pancerniki w drzewie technologicznym. Także nie trzeba już wydawać pieniędzy, można sobie spokojnie poczekać i zakupić sobie. Y, okręty nawet do dziesiątki włącznie za Free XP jeżeli go posiadacie, jeżeli nie to możecie sobie spokojnie okręt wygrindować. Tutaj nam WG informuje nas, że to są okręty bardziej do gry na krótkim i średnim dystansie, działa kalibru do 470, 457 mm na dziesiątym tierze. Z Pociski odonkowo burzące standardowe, nie jakieś tam typowo brytyjskie o wysokiej szansie na podpalenie. Pociski przeciwpancerne również typowo brytyjskie, z niskim czasem uzbrojenia, co będzie skutkować mniejszą ilością nadpenetracji na lekko opancerzonych celach. Także spoko. Budowa Puerto Rico, kontynuujemy sobie budowanie yy, kolejnych etapów w stoczni oraz po drodze zdobędziemy sobie Huronat, czyli niszczyciel tier 7. Zmiany w mechanice przeładowania. To jest dosyć zawiły temat. Powiem Wam, że do końca jeszcze się w to nie wgryzłem, ale chyba chodzi o to, że jeżeli mamy kapitana z perkiem, który przyspieszał załadowanie dział, to w tym momencie te perki będą działały również w sytuacji, kiedy nie wszystkie działa są przeładowane. Tutaj mamy jakąś tam pokazaną informację, że coś tam się przeładowuje, coś się przeładowuje dłużej, tu będą jakieś warunki do spełnienia. Jeżeli pozostały czas przeładowania wynosi 19 sekund, aha, to jest dla przykładu. No, także po prostu będzie można przeładowywać szybciej. Część dział, a nie dopiero jak wszystkie się przeładowiały. Bardzo dobra zmiana. Plus, yy, włoskie pancerniki dostają bazowo wbudowaną premię do przeładowania pocisków, ze względu na to, że to jest yy, klasa, a czy narodowość pancerników, której żonglowanie amunicuje dosyć istotnym aspektem gry. Ja przyznam szczerze, włoskich pancerników widuję niezbyt dużo. Sam nimi praktycznie nie gram. Dla mnie, Kolumb, to jest najgorszy mój okręt 10. tieru, jaki mam w porcie, bo no idzie mi na nim tragicznie. Także może coś to zmieni. Miejmy nadzieję, że tak. I będziemy sobie mogli troszeczkę lepiej tymi włochami pograć. Co więcej, w aktualizacji 8.11 wartość umiejętności wprawnej ładowniczy zostanie delikatnie zmniejszona z 50 do 40, a dla ulepszonej premii z 75 do 60, także no 10% jesteśmy w plecy na standardzie i na, na specjalnych kapitanach jesteśmy o 15% w plecy. To jest, powiem Wam, nieprzyjemna zmiana akurat. Potyczki. Potyczki będą rozgrywane na yy, Tierach tylko i wyłącznie ósmych, Przy czym w pierwszym starciu będą górały udział lotniskowce w formacie 3x3. Czy to jest informacja już taka dokładna, to nie wiem, bo chyba chodzi o to, że znowu 3x3, ale same lotniskowce. Zobaczymy, co tam dalej nam jeszcze dadzą do poinformowania nas. Alvaro de Bazana, czyli lider floty niszczycieli, okręt, który specjalizuje się w czym. Ciężko stwierdzić. Uzbrojenie torpedowe stanowią dwie czterorurowe wyrzutnie torped, zasięg dobry, lecz nie najwyższa prędkość i średnie uszkodzenia. Pytanie jeszcze jak z wykrywalnością tych torped. Klasyczny sprzęt eksploatacyjny, czyli grupa na wytwornicę dymu i doładowanie silnika, także bez szału. Jest informacja czy mam strzela. Osiem dział baterii głównej 150, 135 mm. Aha, alternatywny tryb ognia, czyli będziemy mieli taki tryb ognia jak na superokrętach, czyli albo strzelamy pojedynczo co jakiś tam określony czas, albo walimy 3, dwie, zależy jak tam będzie okręt skonfigurowany, salwy i potem czekamy dłużej, dużo, aż się to wszystko przeładuje. Także no w sytuacjach kryzysowych przyda się na pewno. Trochę mnie tutaj zastanawia ta informacja, zobaczcie szanowni państwo. Okręt, kapitan 3 punkty, misja specjalna i miejsce w porcie, czyli taki zestaw w zasadzie standardowy, kosztuje 35 tysięcy dublonów. To jest straszliwie drogo. Ja wiem, że to jest dziesiątka, ale to jest deska, która, no, nie wyróżnia się jako szczególnie. Biorąc pod uwagę to, że tylko jeden okręt w grze ma kapitana tej samej narodowości, bo to jest na Hiszpania. Także mamy tylko. Nie pamiętam już nazwa gdzieś w okolicach 46 krążownik. Także teoretycznie kapitana obskoczył i to i to, ale O, Kanarias mamy, o właśnie. Także powiem wam, że no, wprowadzać za taką kwotę taki okręt. Ale pocieszające jest to, że 3 tygodnie po wprowadzeniu aktualizacji, o której mówimy, okręt zostanie dodany do zbrojowni za węgiel 238 tysięcy jednostek. Czyli albo płacicie, albo czekacie i macie węgiel odłożony, chcecie to widać właśnie na to. Ja powiem szczerze, raczej się nie skuszę. Kamuflaże, dowódcy, naszywki, kontenery. Także tutaj nic nowego. Superkontenery zmieniają swoją zawartość. Dochodzi cała pula nowych okrętów, które zostały dodane dosyć niedawno. Bardzo dobrze, bo ja trochę już tych okrętów uzbierałem. Super okręty mam nadzieję, że pozwolą mi odrobinę uzupełnić kolekcję bez wydawania nadmiernej ilości środków. Kilku z tych okrętów naprawdę nie mam, a może i by się przydały. Nowe okręty. Szanowni Państwo, Wchodzi do testów linia lekkich krążowników japońskich. Krążownik niemiecki admirał Schroeder, czyli coś w stylu nie Agira, Zygfryda, coś te, tego typu. Superlotniskowiec japoński, superlotniskowiec radziecki i holenderski niszczyciel Tromp. Także te okręty będziemy widywać w bitwach. Zmiany w balansie gry. Co tu się zmieniło? Parametry ataku lotniczego bombami głębinowymi zostały ujednolicone dla wszystkich krążowników i pancerników używających tego uzbrojenia. Czyli wszystkie bomby zrzucane samolotów na tierze 5 będą zadawały 3400, 3400, 3400, 7 tak samo, no jak widać na załączonym obrazku. Pozostałe zmiany i ulepszenia. Czy jest tu coś, coś istotnego, na czym warto mi się pochylić? Naprawiono błąd, bon, który powodował awarię klienta gry podczas zmiany kamery na transportowie w operacjach. To akurat spoko, ale operacje dopiero co nam tutaj wchodzą w wersji poprawionej. Także, no, patch w zasadzie opierający się tylko i wyłącznie na tym, że wchodzi tutaj świętowanie rocznicy, zbijanie kontenerów i to w zasadzie tyle. No, i gra w statki w statkach, także mamy statki w wos można by powiedzieć. Będziemy sobie mogli tłuc z botami. Wielka szkoda, że nie z graczami, jak już wspomniałem, uwidoczniłoby to jeszcze bardziej głupotę niektórych grających, bo i tacy się zdarzają, że naprawdę ręce opadają. Także. Zapraszam Was do dyskusji na temat tej aktualizacji. Z mojej strony wszystko. Do usłyszenia i na razie.